sezonu 1990-1991. W tym czasie Chemik ograł Kujawiakiem, który w zeszłym sezonie zanotował aż 29 trafień w barwach Wisły Dobrzyń. Rozpędzają się gospodarze, sporo przestrzeni przed polem karnym, strzał zablokowany i będzie pierwszy korner. Ładna akcja Chemika Bydgoszcz, szansa na 1-0, uderzenie i piłka tuż obok słupka. Mówią to gospodarze, piłka w polu karnym, słupek ratuje Benjaminka, jeszcze dobitka. Kolejna akcja gospodarzy prawym skrzydłem, podanie na 16 metr, okazja Damian Rysiewski. Nie decydował się kapitan na strzał Rysiewski, w pole karne zatrzymani gospodarze. Jeszcze zbierają piłkę przed 16 i będzie. Kończy się pierwszy kwadrans, zagranie do Wędzelewskiego, ten na lewą flankę Rysiewski. I jak gospodarzy, świetne podanie w pole karne, ale marnuje tę sytuację zespół wicemistrzów poprzedniego sezonu. Gracjana Łęta, strata jednak ze strony jego kolegów. Patryk Kwaśniewski, były gracz Chemika Bydgoszcz, zagranie mocno jednak przeciągnięte. Kupy Górecki czy też Fabian Gotówka, natomiast te kolej gospodarzy udana z prawej strony, zagranie w pole karne. 23 minuta na zegarach, dośrodkowanie z rzutu wolnego, strzał w boczną siatkę. Wówczas Marcel Strzyżewski, czy teraz ponownie trafi z wolnego, Strzyżewski, strzał obok słupka. Jeszcze raz Wędzelewski, 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 strzał broni Kottas. Ale on dziś w wyjściowym składzie gospodarzy. Nie ma natomiast m.in. Wołczka, jest za to piłka w polu karnym i mamy 1-0 dla Chemika Bydgoszcz. Złamali w końcu opór ze strony Benjaminka piłkarze wicemistrzów poprzedniego sezonu i w efektowny sposób wychodzą na prowadzenie 1-0. 2 minuty do końca podstawowego czasu gry, Strzyżewski, miękka wrzutka, Strzyżewski wprost w ręce golkipera gości. Znakomity przerzut Olejniczak, Kacper Olejniczak, świetnie zgasił piłkę 15-latek. Kacper Olejniczak, dośrodkowanie i mamy 2-0 dla gospodarzy. Trafia do siatki Patryk Perliński, pytanie jednak, czy ten gol będzie uznany, bo jak widzimy sędzia sygnalizuje offside. Chemik, moderator Bydgoszcz, MGKS, Kujawiak, Lumak. Tym spotkaniem emocjonujemy się od godziny 12. Dla gości największym sukcesem jest jeden sezon spędzony na poziomie trzeciej ligi. Teraz Patryk Perliński natomiast ma okazję, żeby podwyższyć rezultaty tego spotkania. I to właśnie 24-latek trafia do siatki. Pierwsza bramka w tym sezonie Króla Strzelców w sezonie 2022-23. Przechwyt gości Hankiewicz. Ciężko jest utrzymać piłkę, strata Pawła Belkę. Okazja na 3-0. Zagórski na stronę niepilnowane. Marcel Strzyżewski nie trafia jednak w siatą bramki. Rozciągnięcie na lewą flankę tutaj. Kapitan Paweł Belkę. Strzał z prawej nogi nad poprzeczką. Brudnica, a także Włocławi Włocław. Rechwyt gospodarzy. Perliński. Patryk Perliński, prostopadłe zagranie i 3-0 dla gospodarzy. Dokłada do bramki także asystę w tym spotkaniu Patryk Perliński, gości Oskar Chęś. Jakub Górecki. Wrzutka z lewej strony Zagórskiego, który jednak nie skończył Perliński. Na 16 metr. Nie było tutaj, utrzymali się goście przy piłce Paweł Belkę. Ładna akcja, zejście na lewą nogę, Paweł Belkę w polu karnym gospodarzy. Wojtylak, Wojtylak nad bramką. Pozostanie Dawid Guzek jedynym na początku tego sezonu strzelcem bramki dla ekipy Benjaminka, która jeszcze raz traci piłkę Perlin w polu karnym i to będzie 4-0 dla gospodarzy. Doliczony czas gry, Patryk Perliński, druga bramka Chemika Bydgoszcz w tym spotkaniu. Ostatnie sekundy spotkania na stadionie imienia Czesława Kubusa. Spotkanie to już biega końca i te rywalizacje w ramach drugiej kolejki wygrywa Chemik Bydgoszcz. Wicemistrz poprzedniego sezonu ligi pokonuje Benjaminka z Kowala 4-0.
Thank you.